Przypisane siłom zbrojnym misje i zadania determinują utrzymanie w wymaganej gotowości bojowej niezbędnego potencjału sił i środków adekwatnego w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Najważniejszą rolę odgrywa potencjał bojowy, który zapewnia osiąganie pożądanych zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Zwiększenie zdolności do dowodzenia w wymiarze narodowym i koalicyjnym to wprowadzanie do sił zbrojnych kolejnych elementów zapewniających osiągnięcie sieciocentryczności, w tym ruchomych węzłów łączności, radiolinii cyfrowych i terminali łączności satelitarnej. Sukcesywnie budowany jest zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej. W wyniku prowadzonych programów modernizacyjnych zwiększyła się zdolność do rażenia sił zbrojnych. Wzrosły możliwości ogniowe i manewrowe pododdziałów wojsk lądowych. Wprowadzono kolejne rosomaki i zestawy Spike. Zmodernizowano i doposażono śmigłowce Mi-24 i Mi-17. Pododdziały artylerii odebrały kolejne langusty. Trwały prace zmierzające do wdrożenia modułów ogniowych armatochaubic Krab i moździerzy Rak. Sukcesywnie modernizowane są elementy systemu obrony powietrznej, zestawy OSA i Szyłka. Rozpoczęto wdrożenie zestawów rakietowych Poprad. Możliwości uderzeniowe marynarki wojennej wzrosną wraz z dostarczeniem rakiet RBS-15, stanowiących podstawowy oręż okrętów rakietowych oraz nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego. Zmodernizowane samoloty MiG-29 wraz z wielozadaniowymi jastrzębiami stanowią podstawowe wyposażenie Eskadr Lotnictwa Taktycznego Sił Powietrznych. Pozyskanie samolotów transportowych Herkules oraz Bryza zwiększy możliwości sił zbrojnych w zakresie zdolności do przerzutu i mobilności wojsk. Herkulesy uzupełnią potencjał transportowy sił powietrznych, a Bryzy zapewnią osiągnięcie narodowych zdolności do szkolenia personelu latającego na samolotach transportowych. Transport ciężkiej techniki bojowej oraz kontenerów ułatwią kupione zestawy do transportu czołgów, samochody dużej ładowności z systemem samozaładowczym oraz sprzęt przeładunkowy. Zamierzenia w obszarze zdolności do przetrwania i ochrony wojsk ukierunkowane były na poprawę efektywności funkcjonowania żołnierza w środowisku działań bojowych. Zakupy zaawansowanego indywidualnego wyposażenia to lepsza ochrona, skuteczność w walce oraz poczucie bezpieczeństwa. Jednym z przedsięwzięć jest program operacyjny Tytan. Wzrost intensywności działań w misjach zagranicznych spowodował konieczność modernizacji wyposażenia medycznego. Na wyposażenie wprowadzono nowe indywidualne pakiety medyczne i zestawy ratownictwa taktycznego. Medyczne rosomaki wykorzystywane są w Afganistanie. Prace saperów wspomagają roboty, zdalnie sterowane urządzenia przeznaczone do rozpoznania i neutralizowania ładunków niebezpiecznych. Należy podkreślić, że około 80% środków finansowych z obszaru modernizacji technicznej pozostało w Polsce. Zakupy zostały zrealizowane w przedsiębiorstwach na terenie kraju.